Za chwilę rozpoczynamy galę Dnia Myśli Obywatelskiej Pierścienie Przyjaźni 2017. 9 kategorii, 9 niewiadomych. Kto to będzie? Zapraszam, będzie mnóstwo zabawy, mnóstwo energii harcerskiej. W końcu to jest nasz dzień, Dzień Myśli Obywatelskiej. Super było dostać nagrody roku Zucha Najlepszego i się bardzo tego cieszę. No, nie spodziewałam się. I się bardzo cieszę. Nerwy, ale do końca też była nadzieja. Jestem bardzo szczęśliwa, nie spodziewałam się tego. Z jednej strony tak przyjemnie i miło, a z drugiej strony no, to jakby zakończony jakiś etap, co brać się dalej do roboty, chyba brać się dalej do roboty. Mówię, senior, mam taką prośbę do drużynowych, do harcerzy, do zuchów, używajcie mnie, póki jeszcze mam energię, póki jeszcze młody. W tegorocznej gali Pierścieni Przyjaźni mieliśmy tą przyjemność zostać drużyną roku. Jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwi i chcieliśmy wszystkim podziękować za głosy. W sumie nie spodziewaliśmy się tego, bo drużyny w naszym Chówcu są bardzo aktywne i szczerze mówiąc to była bardzo ciężka rywalizacja. No ale jakoś się udało i bardzo dziękujemy jeszcze raz za głosy. Na tegorocznych Pierścieniach Przyjaźni zostałem nagrodzony tytułem Instruktor Roku, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować. To jest ogromne wzruszenie dla mnie i wyróżnienie. Także dostaliśmy nagrodę w kategorii Impreza Roku za harcogranie, na które serdecznie zapraszamy. Za nami gala Pierścieni Przyjaźni 2017, mnóstwo nagród, mnóstwo wspaniałej zabawy, nominacji, wszyscy wspaniale się bawili, seniorzy, zuchy, harcerze, zaprosiliśmy wszystkich rodziców, naszych włodarzy miasta, było pięknie, wspaniale, słuchajcie, gratuluję wszystkim bardzo serdecznie, do przyszłego roku, czuwaj!